Ja się boję tego, że w przededniu 30-lecia samorządu, a wszyscy tutaj, jak siedzimy na tej sali i w wielu innych dyskusjach, mówimy o tym, że to z całą pewnością udało się wolnej Polsce po 89 roku, to polskie samorządy. To się najbardziej boję, że samorządy przestają i przestaną być słuchane. I dla jasności, one wcale w przeszłości nie były też wyśmienicie słuchane. Powiedzmy sobie uczciwie, każda władza miała pewien kłopot z wsłuchiwaniem się w głos samorządu. Ja się boję, że ten proces się nasila. Warto wyeksponować to 30-lecie, warto powiedzieć także o konstytucyjnej zasadzie subsydiarności, która przecież nas obowiązuje w życiu politycznym i społecznym. W związku z tym dla mnie w ogóle dyskusja w Polsce o tym, czy centralizować, czy decentralizować, jest jakąś w ogóle błędną i chorą dyskusją, bo to wszystko z samej jakby treści hasła subsydiarność czy pomocniczość. I tego się powinniśmy trzymać i wystarczy, że tego się będziemy trzymać. Natomiast chciałbym, żeby rząd, obojętnie mi jaki to jest rząd, żeby rządy tą zasadę, tą konstytucyjną zasadę szanowały. Chciałbym, żeby projekty dotyczące samorządów w Polsce były procedowane z uwzględnieniem głosu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Nie chciałbym, żeby ważne mieszkańców, projekty, które my jako samorządowcy implementujemy, szły krótką ścieżką poselską. Tyle i aż tyle. I to są te wyzwania i te zagrożenia, które dzisiaj stoją przed polskim samorządem. Plus, na sam koniec, ostatnia rzecz, chciałbym, abyśmy wreszcie w tym kraju ustrojowo się rzeczy umówili. Ja się o to cały czas dopominam, także dzisiaj w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w środowisku nauczycielskim. Ja chciałbym, żeby rząd polski, znowu, obojętny mi, taki czy taki, dogadał się w drodze pewnej umowy społecznej z samorządem, za co odpowiada, a za co nie odpowiada. Ja chciałbym, żeby państwo polskie, bo do czegoś w końcu zostało powołane, odpowiadało za obronność, odpowiadało za edukację, odpowiadało za służbę zdrowia, a pozostałe rzeczy, okej, nawet z finansowaniem, niech zostawi samorządom, ale niech się do tego, przepraszam, nadmiernie nie wtrąca.